Witam serdecznie, z tej strony Mr. B w kolejnym odcinku z gry Call of Duty World War 2. W poprzednim odcinku toczyliśmy zmagania na terenie miasta Aquisgrán. No i oczywiście kontynuowaliśmy swój szlak bojowy, który już wkroczył na teren Niemiec. Uratowaliśmy grupkę cywilów wówczas z zajmowanego przez Niemców hotelu. No a teraz w dalszym ciągu kierujemy swoją wędrówkę w kierunku Renu. No i zbliżamy się do lasu Hurtigern, gdzie zaczone były zacięte walki. Kontynuujmy sobie więc kampanię jednoosobową. 14 listopada 1944 rok, Fabryka Śmierci, działania w lesie Hurtigern. Po Aquisgranie nic już nie będzie takie samo. Lecz w końcu zdobyliśmy skrawek Niemiec. Droga do Renu stoi otworem, nie ma już odwrotu. Dla nikogo z nas. No właśnie. Dobra, rozpoczynamy sobie misję. Oczywiście w trybie normalnym, standardowo. Był rozkaz, żeby przejąć hotel, a nie ewakuować cywilów. Kto zamienił atak w ratunek? Myśleliśmy, że możemy, sir. O ile pamiętam, Turner dowodzi, a nie ty. Może coś się zmieniło? Nie, sir. Moja decyzja, moja wina. Nasza wina, sir. To znaczy, że dwóch moich najlepszych ludzi nagle traktuje moje rozkazy jak sugestie, kiedy armię czeka największa operacja w dziejach wojny. Może wam przypomnę. Idziemy na szpicy uderzenia, które ma przejść przez Ren. Trzeba oczyścić cały cholerny las, żeby konwój przejechał. Od dziś macie dawać z siebie absolutnie wszystko. Więc szykujcie się do wymarszu. Cholerny osły. Minęły 3 tygodnie. Przerzucili nas do lasu Hurtigern, byśmy oczyścili drogę nad sam Ren. Wstyd, że dopiero teraz miałem odwagę przeczytać twój list. Jeśli zrywa, możesz się wyżalić. Ostrzegałem cię. Student, morda w kubę. Jest w ciąży. O rany, ej, kurwa. Luciszka! Daniel zostanie tatą. Próbowała mi powiedzieć, ale nie byłem gotowy. No git. To dobry moment, żeby się przejść. Chodź, tajełopy, napijemy się kawy. Ja nie chcę kawy. Ale się napijesz. Przepraszam, że nie powiedziałam ci o dziecku. Chciałam w dniu twojego wyjazdu, gdy zrobiłeś mi zdjęcie. Wszyscy z biurka! Gdzie jest Daniels? Davis przemawia. Chodźmy. Masz rację. Las Hurtigern jest gęsty, niemal nie do przebycia. Nasz cel to 493. Ktokolwiek ma wzgórze, panuje nad doliną. Dla zwykłych żołnierzy to zadanie niewykonalne. Nasza dywizja jest jednak zupełnie wyjątkowa. Podczas pierwszej wojny pierwsi odparliśmy Niemców. Pierwsi szliśmy w kontrofensywie. Pierwsi przeszliśmy Ren. Nic nas nigdy nie powstrzymało i nie powstrzyma. Poruczniku, wyjaśnijcie szczegóły. Żadna misja nie jest zbyt trudna, a poświęcenie zbyt wielkie. Najpierw obowiązki... Coś was nie słyszę! Żadna misja nie jest zbyt trudna, a poświęcenie zbyt wielkie. Najpierw Dokładnie. Obowiązki... Dokładnie! A teraz szykować się! Obowiązek przede wszystkim. Wracamy na rzeź. Amen, bracie. Ruszamy za 5 minut! No to co, szykujemy się. Możesz w ramach przysługi zanieść potrawkę Willisowi. Pilnuję przed pola. Nie ma sprawy. No więc wyświadczymy przysługę tutaj kucharzowi. A przy okazji może zwiedzimy obóz. Albo coś jeszcze innego, zobaczymy. Dobry. Kucharz życzy smacznego. Karma dla psów wojny, co? Dzięki, stary. Jak to wygląda? Sam zobacz. O, Willis ma tutaj fajną miejscówkę. Tamte działa nie chcą odpuścić. I tak w kółko. Słyszałem, że uderzacie na nich dzisiaj. Taki jest plan.
Okej, to wzgórza będziemy musieli pewnie znowu. Powodzenia tam w głuszy. Dziękuję. To na pewno to nie będzie. Nie będzie łatwa sprawa. Idziemy! Także tutaj mogą być pewne komplikacje. Dobra, naszym zadaniem jest zniszczenie artylerii na wzgórzach, aby można było zająć las. Faza pierwsza, dołączamy do drugiego plutonu nad rzeką i ruszamy do celu. Okej. Wróg stawia silny opór? Jak cholera. Most od rana przechodzi z rąk do rąk. Pomożemy im go zająć. No ten most no i jest! Kluczowy. Davis zebrał największy konwój pancerny w historii. Jeśli to nie przerazi szkopów, to nic ich już nie ruszy. Do Renu wciąż daleka droga. Dlatego musimy uciszyć te działa i uniknąć strat. Oczy szeroko! Jesteście w fabryce śmierci! Most jest kluczowy, żeby nasze jednostki pancerne... Nie boli cię rana? Moja babcia złamała biodro i w każdą zimę... Wyglądam na twoją babcię? No, przekroczyły rzekę. Pocałuj mnie w dupę. Wolałbym ten most. Co kto lubi. Wszyscy do mnie! Marks, jak sobie radzicie? Sukinsyny nie odpuszczają. Kolejna fala może tu być na ten moment. Dobra, pierwszy pluton. Pomóżmy naszym w potrzebie. Nacierać, odzyskać pozycję. Zorganizować obronę. Sobie minę. Łapać miny i CKN-y. Barclay, Cooper, biegnijcie na most i dajcie sygnał, jak zobaczycie wroga. Musimy wzmocnić obronę. Tutaj miny. Rozkładać miny. Podejrzewam, Sir, myślałem, będziemy... że mamy uderzyć w artylerię na wzgórzu 493. Nie możemy odsłonić naszych umocnień. Ruszymy do punktu zbornego, gdy most będzie już zabezpieczony. Patrząc po tych lejach, nie będzie tak łatwo. Nic tu nie miało być łatwiej, szeregowy. Podejrzewam, że będziemy musieli tutaj widzicie obronić tą pozycję. Widzicie te zęby smoka? Nasze czołgi przez nie nie przejadą. Tak, myślę, że właśnie o to chodzi. Tu szybciutko rozłożymy z tymi minami. Szwaby chowają się we mgle! Wracać za osłony, przygotować się do obrony, utrzymać szereg! Dobra, szybko tutaj te miny rozkładamy jeszcze póki co. I szybko uciekamy za osłonę, ja pierdzielę, bo już tam Niemcy nadciągają. Bierzemy karabin. Zęby smoka to jest dobra osłona dla Niemców. I to jest tutaj dość sporo. Wróg próbuje ukryć swój ruch! Nadciągają! Okej, położyli zasłonę. Nie odpuszczają! Wycofać się na pozycję! Zachodni przyczółek! Wycofuję się! Dobra, szybciutko do tyłu. Nie mogę się ruszyć! Wycofujemy się. Niech mi ktoś... Uratujemy po drodze tutaj kompana. Dawaj, za osłonę. Zabierz mnie stąd! Dobra, coś mnie tutaj blokuje. Tutaj jest sporo rannych żołnierzy. Cholera, zostawiłem tego KM-a, a mogliśmy się nim tutaj bronić. Niedobrze. Niedobrze. Drogi pojazd pancerny! Pancer! Szukaj min, granatów, czegokolwiek to się nada! Tak jest! Rzucam granat! Ale raczej mam zniszczyć ten czołg. To jest pytanie, no gdzie tu jakiś pancer, czy jakaś bazuka? Jest! Leki drzewo! Uwaga! Dobry strzał, Daniels! Wal w niego jeszcze! Ale przydałaby się tutaj amunicja. Mam granaty i dymne!
Star 4, jeszcze raz. Dobra robota, Daniel! Jesteś prawie po nim! Sprynce się ruszyły! Potrzebuję kolejnej wyrzutki. Gdzie ja ją dostanę? Dobra, jest tutaj jeszcze jedna. Nie mam amunicji, kurde mać. Musimy znaleźć pancer Shreka. Dobra, pancer Shreka jest akurat pod czołgiem, ja pierdzielę. Znalazłem niemiecką wyrzut... No nie, no nie, no nie, no nie. Wcześniej sobie muszę zdecydowanie oczyścić przed pole. Dobra, tego pancerszaka może tutaj puścimy bliżej. Dobra, teraz zbudujemy. Pancer! Szukaj min, granatów, czegokolwiek co się nada! Tak jest! To już nam się powinna pojawić ta wyrzutnia, a jej nie ma w dalszym ciągu. Cholera jasna. Dobra, szybko się uleczymy. Dobra, jest wyrzutnia. Zobaczyłem ten czołg z pola widzenia, ale dostał. Tutaj powinna gdzieś być druga wyrzutnia. Nie wiem dlaczego jej nie ma. Cholera. To się była tutaj wyrzutnia. A jakby amunicję wziął od Turnera? Pearson? Cholera, gdzie jest ten Turner? Tutaj jest druga bazooka. Dobra robota, Daniel! Już prawie po nim! Mam cię! Zrobujemy w tym czasie. Znajdź broń przeciwpancerną! Szybko! Trzymaj się tam, brachu! Już dobrze, dzięki! Jest kolejna wyrzutnia. Ładujemy, mam nadzieję, że ten trzeci pocisk już wystarczy. Czołg zniszczony! Udało się zniszczyć czołg. Wycofują się! Dobra robota, Daniels! Pierwszy oddział do mnie! Idziemy, Daniels, sir! Chodź do tu! Dobra, idziemy. Turnera. Podzielimy się na dwa oddziały. Pearson, udasz się na północ i dotrzesz do wzgórza przez most. Udam się z oddziałem wzdłuż rzeki i dam wam wsparcie. Punkt zborny jest u podstawy wzgórza 493. Widzimy się niedługo. Tak, uważaj na siebie. Ty też. Mam dla ciebie apteczkę. Mam nadzieję, że to był dobry pomysł, żeby się rozdzielić. Jeśli pozwolimy szkopom przedostać się przez rzekę, cała misja może być zagrożona. Właśnie dlatego pilnujemy flanki Pearsona. Czyli musimy teraz dotrzeć do punktu zbornego. Jak daleko do punktu zbornego, sir? Niedługo dotrzemy do podstawy wzgórza 493. Musimy tylko trzymać się rzeki. No właśnie, podstawa wzgórza 493 to jest nasze miejsce zborne. Mhm. Okej, ja tutaj widzę moździerze niemieckie. Musimy ich załatwić, ale mają przewagę. Spróbujemy od flanki. Nie dajcie się zobaczyć. Właśnie od której strony? Wydaje, że tutaj od tej strony, od pleców będzie zdecydowanie lepiej. Podjedziemy sobie na kucaka. Kucąco. Okej, tutaj jest jeden Niemiec. Nie wiem, postaram się go załatwić po cichu. Po cichu, tylko nie wiem czy zdążę. I ku. Okej, jeden leży. Tam jest Panzerfausta, no tam... Strzelbę, karabin. Okej, tutaj jest. Cholera, tutaj jest jeden Niemiec. Nie wiem jak go zajść. Tutaj drogą nie wiem czy on się odwróci. Ognia! Cholera, no niestety musieliśmy tutaj już strzelać, użyć
karabinu. Niemcy przed nami! Rozproszyć się! Tam. Nie wiem, czy nie lepsze rozwiązanie było od drugiej strony, no, ale nic nie zrobimy już teraz. Mam amunicję, Daniel! Piechota na widoku! Trzymamy się! Próbujmy się! Puszczymy sobie ten teren. Okej. Więc jak za nimi, to za nimi. Tam chyba widziałem snajpera. Czy przydałaby się wymiana? Zamiana broni. Tutaj jest bar. Okej, okay, też fajna broń. Trafiłem go! Próbują nas wymanewrować! Przydałby się tutaj też MP40. Amunicja! Cel na godzinie 9! Dobra, potrzebuję amunicji. Potrzebuję amunicji, sir! Masz, Daniels! Dziękuję. Warto jest jednak potężna broń. O, kurwa! Cholera, to pułapka! Zobaczyli nas! Dalej! Artyleria! To pułapka! Biegiem! No kurde, teraz powinna z artyleria ośliwać. Cholera, kurwa, jest tutaj przebiec. Jestem pod drzewem. Na lewo! Na wskórze! Z lewej! Z lewej! Moja noga! Szybko! Dobrze celowane. Z tą artylerią. Trafili. Znam cię lepiej niż ktokolwiek inny i wiem, że masz siłę. Te halucynacje. Nie poddawaj się. Ani teraz, ani nigdy. Paul! Szkopy będą tu lada chwila. Pokaż, na co cię stać i wstawaj na nogi. Boję się. Nie dam rady. Ale musisz, Red. Hazel i twoje dziecko cię potrzebują. Wstawaj. Wstaję. Wiem o tym. Ty nigdy się nie poddajesz. Wierzę w ciebie, młodszy braciszku. Paul? Paul? Spotkajmy się w domu, braciszku. Briggs! Boże! Co, do dyspozycji będziemy mieli tylko Colta? Czy nie za ciekawie? Muszę znaleźć punkt zborny. No i też tutaj poruszanie jest troszeczkę spowolnione, tak jakbyśmy byli ogłuszeni. A jakiś tutaj spadochroniarz leży, Jezu. Mamy apteczkę. Możemy się uleczyć. Może to nam coś pomoże? A jest znacznie lepiej. No nie wiem, artyleria tutaj naprawdę działała mocno. O w dupę! Okej, owczarek leży. Okej, a my mamy się skradać w taki sposób, żeby nas Niemcy nie zauważyli. No więc dobrze. Akurat jest tutaj teren taki dość zamglony, więc... Może się nam uda ominąć Niemców. A tutaj jest jeden niemiecki patrol. Mamy dość amunicji, żeby z nimi walczyć. Ale nie będziemy ryzykować. Cholera, nie wiem, czy mnie zauważył, czy nie. Chyba nie.
Chowam się w krzakach. No, ten las rzeczywiście jest gęsty. Trzeba przyznać. Poddajemy się! Nie, czekaj! Stop! Boże, stop! Nie! No, bez litości tutaj. Chyba esesmani są. Także nie ma co się dziwić. A tutaj nie wiem, czy nie widzę broni czasami. Nie wiem, czy jest sens po prostu tą broń teraz wziąć i ryzykować. Jest, rzeczywiście, faktycznie. Weźmiemy, może się przyda. O. Chować za tymi zębami. Cholera, no. O. Kurczę, było bardzo blisko. O kurde mać. Nie wiem co teraz. O fuck. O fuck. O fuck. O fuck. O kurde. No jest. O fuck. O fuck. O fuck. Ja pierdzielę, ale tu trzeba manewrować. Dobra, szybko przebiegniemy, nie wiem. Kurde, Felek, ale jaja. Turner! O kurde, Turnera jeszcze nie strzeliłem. Ja pierdzielę, ledwo się udało. Ale jaja. Punkt zborny jest już blisko. Nasi chłopcy potrzebują wsparcia. Tak jest, cel. Zbyt zniszczone, żeby zapewniało ochronę. Szkopy pewnie pomyślały to samo. Myśli pan, że tu wrócą? Mam nadzieję, że nie. To jakiś Niemiec leży. To tutaj ten bunkier. Poszukam jakiś zapasów. Sprawdzić. Warto by było sprawdzić, może tutaj jest jakaś broń. Dawa. No właśnie, mamy granaty. Uzupełnimy sobie. Dalej, przejdziemy. Widzisz tu kogoś z naszych? Nie, ser. Oby dotarli do punktu zbornego. Posłuchaj. Okazuje się, że tylko Turner przeżył. Woda. Ten ostrzał artyleryjski. Rzeka musi być blisko. Mam nadzieję, że nasi chłopcy zdołali się skryć przed artylerią. Damy im wsparcie, nie martw się. Jest rzeka. Musimy iść wzdłuż niej do punktu zbornego. I rozwalić te działa. Okej, to idziemy wzdłuż rzeki. Snajper! O, strzela w bunkra! Wypłoszymy go stamtąd! Nie wychylaj się! O kurde, Felek. Ale bym przesolił. Więc będziemy musieli tutaj... O kurde, ale on ostrzeliwuje. Głowa nisko! Ma dobre pole ostrzału. Szybko sobie tutaj apteczkę. Dorwał jednego z nas. Obserwuj flanki, zobacz czy się do niego dostaniemy. No właśnie, próbuję tutaj obejść do flanki. Spróbujemy ci pomóc. Trzymaj się, dorwiemy go. Musimy się streszczać. Nie mogę chodzić. O, śpiąć, tędy. Ściągnę ogień na siebie, ty go wykuć. No najpierw, musimy go... Chyba, że dymny weźmiemy. Kurde, jest trochę do dymny. O kurde, no nie, no już zginął. Ja pierdzielę, za późno. Za późno, ale nie fart. Ubezpieczam cię! Nie jest sam! Okej, tutaj kurczę labirynt jest. O fuck. O średno. O, ty ostrzeliwujesz. O,
Nie, dobrze. On z góry strzela. Weźmiemy sobie broń. MP40. Popełnimy jeszcze granaty. Sprawdzimy tutaj, czy jest czyściutko. Po trzech SS-manów, więc na górze podejrzewam, że został tylko on. Okej. Dobra. O, shit. O kurde, dobra. Przestał strzelać. Jeszcze raz się uleczymy, bo coś mi się wydaje, że to nie wszyscy. Bar mi niepotrzebny, zmienię sobie na... A, bo to jest strzelba chyba. Jakaś inna strzelba. Ona może być całkiem przydatna. Już tutaj wcelujemy pomalutku. Leży! Dobrze się spisałeś, Daniels. Żeby był jeszcze jeden? Nie ma. Okej, okay. Weźmiemy sobie tutaj ten karabin snajperski. A rzeczywiście miał bardzo dobre tutaj pole widzenia. Dobra. Obszar idziemy czysty. Idziemy na dół. Ale ten żołnierz nie musiał umierać. Ruszajmy! Punkt zborny no jest już nie blisko. Musiał. Oby nasi chłopcy byli cali. Niestety nie pomyślałem, że on granat dymny. To by zrobiło robotę tutaj w tym przypadku. No ale cóż. Strzały! Musimy być blisko naszych! Ruszamy! Ha! Ok, może teraz już mamy snajperki. Dobrze, zanimujemy tych. Zaraz strony. Tego KM-a raczej nie ściągniemy. Ale jak ten KM ściągnąć? To już jest... Chociaż, może? Dobra, leży KM. Cholera. No, co jeszcze? Dobra, leży. Dostał. Kurczę, fajnie się strzela z tej snajperki, nie powiem. Koniec amunicji, przeładowuję! Wystaw tą głowę. Dobra. Dalej, ruchy! Okej, tutaj jest wszystko jeszcze tutaj. Przyspilili nas! Daniels, musimy pomóc Plutonowi oczyścić teren! Tak jest, sir! Kurczę, te... Oni wychodzą. Znikąd. Dobrze, że tą snajperkę wziąłem. Kurde, ale Turner poszedł, a... Przydałaby się właśnie amunicja. Okej. Więcej amunicji, ser! Spokojna głowa! Korzystamy sobie. Próbujemy podejść od lewej strony. Kurde, sporo ich jest tutaj. Ja pierdzielę. Całe gospodarstwo praktycznie zajęte. Dobra, od tej strony czysto. Częstujemy ich granatami. Leci granat! Posuwamy się! Ten KM jeszcze tutaj robi robotę. Dobra, postaram się oczyścić ten budynek. To jest naprawdę czysto, ale na górze będzie na pewno...
ostatni! Dobra robota, Daniels! Oddział! Dobra, budynek oczyszczony. Musimy utrzymać tartak, będzie naszą bazą wypadową. Kiedy przybędzie Pearson, ruszymy do punktu zbornego. Już idę, ser! Tylko nie kolejny most. Kurwa! O, shit! Znaleźć to słone! Ostrzela ci! No jeden leży. Przeładowuję! Kurde, nie trafiłem? Tutaj trafiłem. Okej. Okay. Kurde, może być ciężko. Przydałby się tutaj KM. Okej, mamy tak. Jak tu przełożyć na granatę? Czwóreczka. Cztery. Nie, dwójka, dobra. Kurczę, no nie trafiam z tych... tych granatów? No jeszcze tego brakowało. No ja pierdzielę, no nie mogę. Dobra, no może oczyścimy wzgórze, to podniesienie, bo... Łap, amunicję! Koniec! Wycofują się! Dobra, udało się odeprzeć atak? Powstrzymaliśmy ich! Bądźcie czujni! Zaczekamy na Pearsona to, że tak. I ruszamy do punktu zbornego. Styles, Daniels, do mnie! Utrzymamy pozycję, aż dotrzedł Pearson i zajmiemy wzgórze. Chyba, że obszedł tartak i sam je zajmie. Nie ma wystarczająco dużo ludzi. To nie przeszkadzało. Powiedziałem, że czekamy. Więc tak właśnie zrobimy. Z całym szacunkiem, ser. Co jeśli Styles ma rację i Pearson poszedł dalej? Ja będę się o to martwił. Coś mi tu nie gra. Gdybym słuchał tego, co gada szeregowy, nadal gnilibyśmy w łodzi w Normandii. Dokładnie. Słyszałeś, że pluton Pearsona wycięli w Kasserin? Historia lubi się powtarzać. Oby nie. Ciekawe, co się tam stało. Nie. No cóż, ja nie mam jaj, żeby pytać Turnera. Ale znam kogoś, kto ma. No właśnie, dobra. Nasza misja polega na zniszczeniu niemieckiej artylerii. Jeśli jednak Pearson dostrzeże okazję, wykorzysta ją. Pomiędzy Turnerem i Pearsonem szykuje się dym. Może być już tylko gorzej. No nic, kontynuujemy sobie. Rozgrywkę. No i cóż, misję Fabryka Śmierci udało nam się zakończyć, a kolejną będzie Wzgórze 493. Ja to już widzę, że tak... nie będzie to łatwy orzech do zgryzienia dla nas, bo z tego co widzę, no, obrona niemiecka jest na wysokim poziomie. W każdym razie ja się z wami teraz żegnam. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z gry Call of Duty World War II. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!